dziwny mecz na pewno, bo początek gdzieś należy mieć jakieś tam sytuacje, no są trzy strzały oddał, można powiedzieć dwie piękne pierwsze bramki, no i 3-0 po 30 minutach, się nie wiem po ilu tam było i no ciężko było, wiadomo, gdzieś tam walczyliśmy, próbowaliśmy coś, no ale nie dwa razy się nie zdarza, tak, także no to jest 3-0 i to jest zbyt doświadczona drużyna, żeby sobie dać wyrwać zwycięstwo. No myślę, że seria to trzeba wygrać trzy mecze, a póki co nam się nie udaje dwóch meczy pod rząd wygrać i na pewno to jest nasz problem, bo będziemy dalej oscylować gdzieś tam w tych rejonach tabeli, jak nie złapiemy serii, tak? A tak jak mówię, seria to jest, nie wiem, no, w 3-4 meczach nie przegrać meczu, zdobyć gdzieś te 7-8 punktów i to można nazwać serią, tak? A my wygraliśmy, można powiedzieć, szczęśliwie trochę w Polsku, gdzie początek meczu mogliśmy też przegrywać 3-0, a tu myślę, że dobrze wyszliśmy w ten mecz, no ale tak jak mówię, no, trzy celne strzały, trzy bramki i można powiedzieć, że mecz się skończył, no. No ale też nie będę się powtarzał, tak, no. Nigdzie nie jest łatwo, tak, czy u siebie, czy na wyjeździe, także, no. Mamy tydzień czasu na to, żeby być przede wszystkim, myślę, skuteczni, tak, i wykańczyć gdzieś tę sytuację, gdzie mecz się wyjaśnia przy wyniku 0-0 i to jest najważniejsze w tej lidze i dzisiaj to Śląsk otworzył wynik, poprawił nas dwa razy jeszcze do przerwy i spokojnie mógł grać już w drugiej połowie.